Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Ratcheta i Clanka. Powracamy do penetrowania tej bazy, którą tutaj mamy. Porozwalam sobie jeszcze co nieco amunicji, pozbieram okej i zobaczymy, co ja mam tutaj dokładnie robić. Wiem, że wzleciałem o poziom wyżej, tylko nie jestem jeszcze do końca pewien, co mam tutaj robić. Poza tym, że mam rozwalić jakieś ewidentnie chyba przykokszone, ważne, nie wiem, roboty bojowe. Tyle mi gra mówi, zobaczymy, co ja dam radę z tego wyciągnąć. A biorąc pod uwagę mój standardowy, zwykły ogar i tak dalej, to zobaczymy. Właśnie tędy, babo, czyli kurwa gdzie, bo w sumie nie jestem pewien. No, ale, gdzie ona jest? Czy ją dam radę wypatrzeć? Tam jeżdżą jakieś boty na linii produkcyjnej, tam jest to, tamto, siamto i owamto. Nie mam zielonego kurwa pojęcia, gdzie ona jest. Dobra, nieważne, podlecę sobie. Jeszcze wyżej mogę wejść, tutaj na przykład. I co, stanie się coś tutaj? Osłaniam cię. Strzelaj kiedy chcesz, osłaniam cię, ale do czego? A do tamtych botów mam strzelać. Okej, dobrze wiedzieć. To bierzemy naszego piłomiota w takim razie. Zurkon powracaj i napierdzielamy w takim razie. Trenujemy dalej naszego piłomiota, bo bardzo mi się podoba, jak ta gra wygląda. Bardzo mi się podoba, jak wyglądają animacje tej broni. I co? Już, panie? Jezus Maria. To nie było zbyt skomplikowane. Tam są kolejne roboty. Jezus Maria. No dobra, okej, ale tu mam inny pomysł już na tych przeciwników. Spróbujmy granatnika Predator. Was tutaj jebnę normalnie. Hadong. Zobaczymy, jak dobrze to podziała na dłuższą metę. Dobra, te roboty padły, fajnie. Ta sucza nam niby pomaga, ale jakoś tego nie widzę, szczerze mówiąc, żeby nam tak bardzo pomagała. Hadong, załatwiony. Jeszcze nie, panie! Ile ja tych rakiet muszę wywalić? Jest, już. Jeszcze dwa roboty gdzieś zostały, co? Dobra. Ej, co ja tam włączyłem? Jakoś dziwnie tak hoverowałem. Aha, dobra, bo to jest to takie powolne opadanie. Dobra, aktywuję Zurkona w takim razie. Polatajmy dookoła, postrzelajmy do tych Pausztajnów. I już ich nie ma. Tak, kurwa, już widzę, jak jesteś pod ostrzałem. Pausztajnie, założę się, że nie. Przydałaby się nam pomoc. Co my tutaj mamy? Tyle przeciwników tutaj mamy. A moje oczywiście te Viroblady się podbijają. Skończyła mi się amunicja, kurwa, panie. Dobra, to ja zrobię rozpierdol tutaj. O nie, inną amunicję posbierałem, pani. Dobra, szukamy dalej amunicji w takim razie. O jest, dokładnie ta amunicja, której szukam. Dobra, tutaj mamy jeszcze ciebie, panie kolego. Nie martwię się za bardzo o życie nawet. I zrobione, proszę was. Aha, dobra, czyli cała akcja tutaj polegała na tym, żeby latać cały czas dookoła i wszystkim spuszczać pierdol, którzy chcą atakować nas. Dość typowo. Uuu, rarytanium tutaj mamy, 3 sztuki aż. I 2 skrzyneczki. Sobie tutaj fajnie by było tutaj wrócić, jeżeli gra mi da taką opcję. Ja jeszcze sobie polatam. Tu mogę coś otworzyć fajnego. Bardzo chętnie to zrobię. Intruzerze ty mój. Otwórzmy to. Zobaczmy, czy dam radę to otworzyć jak człowiek. Dobra, to nie przejdzie. To też nie przejdzie. Dobra, to możemy deaktywować. Bo nie ma pozycji, w której ja świeciłbym światełko, a blokada na tym kółku... Powiedzmy, by nie blokowała niczego innego. Czy to może być tak? A czy może być tak? Nie, nie może być tak. Ale to mam wrażenie pasuje jak najbardziej. Okej, teraz to kółko. Co to się tak rusza zajebiście? Teraz? Maybe, baby? Nie, jeszcze jednego brakuje. A jak to wyłączę, to te dwa świecą tak, co? Okej. A te dwa świecą w taki przedziwny kurwa sposób. O! Udało się! Okej, dobra, najwyraźniej za mało się pokręciłem wcześniej. Coś mogę tutaj zrobić. Pytanie, czy ja mam to teraz robić, to jest... O, nie! Tajemny pokój! I czemu teraz nie mogę tego szybciej przesuwać? Nie będę, kurwa, podążał za tobą, kobieto. Wal się na paszczonga. Ty, tutaj... Tutaj jest coś dla Clanka do roboty. Ale co do końca, nie jestem pewien. No ja mogę tu podlecieć na pewno i zebrać Shrubensa. How nice. Dobrze, dziękuję, zajebiście, fajnie. Pan Zurkon się nudzi. Wyjebane, panie Zurkonie, na twoją nudę mam. To jest sporo fajnych rzeczy dookoła poukrywane, które mam wrażenie się bądź co bądź ostatecznie dla mnie odblokują. Ale chodźmy za tą babą. Tam się napierdzielaliśmy, więc chodźmy tam, zobaczymy co jest za tymi drzwiami. Poza tym, że jest tu dużo śrubek dla mnie. Jest terminal bezpieczeństwa. Jest też sklep. Bardzo chętnie.
czego włączyć, co? No dobra, zobaczmy, co to da. Drzwi się pootwierały, okej. I tyle? Możecie o, ten... Nie, to nawet nie kwark. Co to jest? Jakiś wielki Babsztajn. Wybaj, głupi strażniku. Nie! Dobra, chyba żyje, ale go troszeczkę rozpłaszczyło. Oh, god damn. Nie wygląda to najlepiej, muszę przyznać. Chcesz przejąć stery? Może chcę, może nie. Jezus Maria, i zablokowało mi ten sklep. Dobrze, że wykupiłem amunicję. No dobra, okej. O Jezus, ona wypuszcza te małe roboty. Ja pierdzielę. Wydupię ode mnie z tym, dobra, masz tego. Rakietony w takim razie. Dobra, Zurką też napierdziela. Ja spory damage jej siekam. Jezus, o, tarczę odpaliła, co za sukwa. Strzela do mnie tą tarczą, pieprzone plastry miodu. Muszę unikać, latać i unikać. A może muszę zniszczyć? Chyba muszę ją zniszczyć, dobra. Hadong, dziwko, ale tutaj zmienię broń na trochę mniej jakby potężną do niszczenia tego. Tego normalnie, magmo pożogera niech będzie. Ja biję... Aha, dobra, to te robociki się zmieniły w tarcze. O Jezus Maria, nie ma osłony, strzelaj, wiem, ale proszę pani, daj się tyle, kurwa, dzieje. Dobra, granatnik Predator w takim razie. Są już cztery rakiety, nie jestem pewien. Dobra, nieważne. To jest pani Zurkon, o Jezus Maria, to ona gotuje obiad tym wszystkim Zurkonom. Nie, nie, nie chcę w te Zurkony małe strzelać, Jezus Maria. To jest minus granatnika Predator, że on właśnie targetuje wielu przeciwników. Niekoniecznie zawsze takich, na jakich nam zależy. Dobra, aktywujmy Zurkona Juniora, on bardzo fajny damage robi. No i ponapierdalajmy trochę z tego naszego magmo. No czemu mnie to jebło w ogóle? Nie powinno było. Przecież latem jak pojebany. O Jezus, i tą tarczę teraz trzeba rozwalić. Tarczę z Zurkonów oczywiście zbudowaną. Ona wykorzystuje swoje dzieci, czy co to jest? Nie jestem pewien. No nic, no będę napierdalał. Nie mamy już amunicji. Okej, okay, super, w porządku, zajebiście. Okej. Okay. To przełączmy się na to w takim razie, na piło mioda. Ciu, 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 ciu! Nie wiem jak duży to ma damage, ale niech napierdala. Wow, o nie, jebło mnie. Dobra. Latam strasznie tymi moimi tutaj, fajnie, tylko muszę polecieć po trochę życia, bo jak nie polecę, to będzie cienko. I polecieć też po refila małego moich tutaj rzeczy. Dobra, dobra, no, 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 panie, panie, okej, okay, świetnie, to odzyskałem, dobra. Zajebałem je, ale życie tu zbierałem! No, halo! Ja pierdolę, ale chujnia! Straszna chujnia! Jezus Mary, a jestem kurwa zły. Dobra, ja ci kurwa dam spotkanie z rodziną. Zaraz się spotkasz ze swoją rodziną. W grobie kurwa, bo wszyscy nie żyją, albo ich zabiłem, albo cokolwiek. Nie jestem pewien, latam i napierdalam. O Jezus, dobra. Nie będę więcej rakiet na to marnował. Użyjmy czegoś innego, czyli na... Nie no, pirocytora nie, ale magmo pożoger, czemu nie? O, dobra. Wow, zdecydowanie następnym razem, jak będę robił wycieczkę po amunicję, to muszę to robić, kiedy ona nie będzie miała tej tarczy, bo niestety damage, który ona siepie tą tarczą, jest całkiem spory. Zurkona chcę aktywować. Tak, dobra, strzelaj, okej, okay, to możemy wziąć pana wojny i z powrotem rakietonami w nią zajebać. Dobra. Nie wiem, nie wiem co teraz. Dobra, okej, okay, wracamy do magmu pożogera w takim razie. O, z powrotem tarcza, oczywiście. Ja myślę, że ona tą tarczę odpala na jakichś konkretnych ilościach, wiecie, życia pozostałego. Ła! No ja chcę zniszczyć jej osłonę, ale mi się kończy do wszystkiego amunicja. Ojej, no takie kurwa życie, hej. Palec na spuście. No a myślisz, że gdzie ja trzymam palec? Spust jest dla mnie bardzo ważnym elementem całej naszej małej rozgrywki, koleżanko. Dobra, pan Zurkon tam napierdala. To w ogóle ją uderza? Tak, uderza, tylko się odbija i wygląda jakby nic nie robiło. Takie mam wrażenie. Dobra, nie odpuszczaj. A czy ja ci kurwa wyglądam jakbym odpuszczał? O Jezus, dobra, nie. Nie mogę teraz się zatrzymać po amunicji, bo mnie rozpierdoli. Mam coś, czy mogę napierdalać? Dobra, mam pana Zurkona, na pewno go sobie uruchomię. Uruchomiony jest chyba tak. Dobra, dudnik chuja da. No jedyne co mogę robić to granatnik Predator, proszę państwa. Hadong! Jezus, nie, dobra, poczekałbym aż ona straci tą tarczę i dopiero wtedy poleciałbym po amunicję, bo inaczej to nie ma większego sensu, niestety. Potrzebuję nanoteku. No kurwa, potrzebujesz, ziomek, zdecydowanie potrzebujesz. Hadong! Dobra, nie ma tego. Nie wiem czy pan Zurko mi tu lata czy nie, ale ja zdecydowanie potrzebuję tego nanoteku. I tego, i tutaj tego. Dobra, mamy trochę rakietek.
fuel do tego i możemy latać dalej. Dobra, okej, skupienie. Czym napierdalamy? Mam rakietony. Dobra, pan wojny. Hadong, dziwko! To jest, kurwa, srogi damage! Rozpierdolę cię! Dobra, 4% życia, okej, jesteśmy już prawie w domu. Muszę ją tylko dojebać do końca. Pan Zurkon chyba dalej ze mną rata. Piłomiot, kurwa! Pokładam w tobie nadzieję, piłomiocie! Jest, 1% i chyba się udało! Haha! Tak jest! Oh yeah! I po Zurkonowej! O Bożesz! O, pani Zurkonowa była dość przyjebana, trzeba przyznać. Widzimy się na miejscu. Jezus Maria. Było to troszeczkę hardkorowe. Wysłałam twój statek do zakładu w Dreka. Do zobaczenia na planecie Kerwan. A czemu Kerwan? Czemu my w ogóle zmieniamy lokalizację? Gdzieś indziej lecimy? Bo nawet nie wiem. Panie Zurkonie. O, nie ma. Jezus, ja go nie miałem na dole. Przybył mordować. Jezus, nie. Ja tutaj chcę mieć Zurkona. Tam niech będzie piłomiot. A tutaj w ogóle dałbym co innego. To jest mi, kurwa, zbędne. Tutaj bym dał... Dudnik. Granatów i tak praktycznie w ogóle nie używam. Ulepszyć piłomiot. No ja też myślę, że to jest dobry pomysł. Gdzie jest piłomiot? Gdzieś niżej. Okej. To jest naszych bestsellerów. To jest ciska ostra... Aha, to jest po prostu definicja tej broni. Dobra, odblokujemy sobie normalnie ten bonusik, który tutaj mamy. Chyba powinno mi starczyć. Tak jest. Każde ostrze przed rozpadnięciem odbija się od dodatkowego celu. O jak miło, o jak fajnie. No teraz mogę tylko koksić w amunicję, która tutaj jest, ale dobra, niech będzie. Piłomiot bardzo mi się podoba i chętnie będę w niego inwestował. Aczkolwiek nie będę wydawał takiej ilości śrubek na taką błahą rzecz jak zbieranie, kurde, amunicji. Wolę sobie wykorzystać po prostu te wszystkie skrzynki, które są tutaj dookoła. I przygotować się na ewentualnie to, co być może się stanie za chwilę. Oblecimy też te właśnie wszystkie pokoiki, które są tutaj dookoła. Bo... No, chociażby tutaj mamy 3 sztuki rarytanium. Masę skrzynek, oh yeah! O, to jest jeden z tych pokojów, które gra nam daje, żebyśmy się po prostu pobawili, żeby było nam tak fajnie. Mam sporo dudnika, tak więc mógłbym... Boże, mam sporo już levela dudnika wbitego. O, i to by było fajnie jakoś wykorzystać. Dobra, czy jest jeszcze jakiś pokój, który mógłbym najechać i gdzie są fajne rzeczy? Ta-da-da. To jest satysfakcjonujące dość, jak się zbiera aż tyle amunicji naraz. Tutaj coś mogę kliknąć. Co to otworzy? Coś otworzyło. Co tam jest? Złota śrubka. A, okej. Okay. Aha, dobrze, że gra mi tak pięknie pokazała, gdzie to jest. Inaczej bym mógł nie znaleźć przypadkiem. Cóż by to było wtedy? Wow, 2 śrubki w jednym dużym pomieszczeniu. To mi się podoba nawet. Dobra, okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś pokoiki, które mogą mnie interesować? Poza tym, że zbiorę sobie jeszcze troszeczkę amunicji tutaj. Oho, sporo mamy do pozbierania. Nice. A, przykro mi, panie Zurkonie, ale nie masz najmniejszego kurwa wyboru, co będziesz ze mną robił, bo jestem twoim panem, władcą i jesteś moim niewolnikiem, kurwa, po wsze czasy. Ty i wszyscy następni, którzy po tobie przyjdą. Tak więc, no, musisz to przeżyć. Albo inaczej, nie masz żadnego kurwa wyboru. Dobra, tu mamy coś do otworzenia. W takim razie lećmy się do przodu. Tak, zajmę się tym zamkiem. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej. To może być tak, albo może być tak. Jeszcze nie jestem pewien. Okej. Teraz ty, jakby cię odpalić. Masz jakąś blokadę, ziomek, co? No ten mógłby być na przykład tak. Trudno powiedzieć, które będzie prawidłowe. Aha, teraz to takie coś blokuje tego. Okej, to tak, tak, tak. To musi... Nie, nie musi. Nic, kurwa, nie musi. Jeżeli to przesunę jakoś... To jakoś inaczej jeszcze mogło funkcjonować. Tak? Nie. To mogło oświetlać tak albo tak. Tak albo tak. Tylko, że teraz musiałbym przesunąć w takim razie to, żeby świeciło w coś innego. Na przykład w to. Mamy też ten najdalsze kółko, które teraz jest blokowane przez to. Ale to może dam radę przesunąć tutaj? Nie, bo ta blokada w tej chwili występuje. Jedyną opcją, co to mogłoby podświetlać, to jest... To albo to. O, kurwa, prawie, no. Czy teraz jak dam to tutaj, to będzie git?
O, udało się, pięknie, dobra. I widzicie, bez autohakowania, kurwa, wszystkie śrubensy moje. 349 za hak, co w sumie sam nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Fascynujące. To schematy jakiegoś deplanetyzatora. Deplanetyzatora? Dlaczego Drek chce niszczyć planety? Nie, bo jest Galaktusem, kurwa. Wygląda na to, że Drek chce stworzyć planetę idealną. Hej! Proszę zaczekać! Stop! A, to ten asystent, jebać cię! Kosmogan, Gusto Crashing 72X! A, skończyły się proste maile, co? Maj, już dobrze! Dobrze! Novalis! Chcę zniszczyć Novalis! Novalis? Novalis to zamieszkała planeta. Tak! 43,601,402 mieszkańców! Po Szepszyńskim urodziły się bliźniaki! Lecimy tam! Aha, okej, okay. Czyli gościu ma dość nieprzyjemne zamiary. Spotkajmy się i udajmy się do tego deplanetyzo coś tam. Deplanetyzo coś tam. Legit. Gdzie ja się tym udam? Teleportuj się do środka. Nie, to mnie nie interesuje. No, nie mamy tutaj już chyba nic do roboty, szczerze mówiąc, więc myślę, że możemy wsiadać tak naprawdę. Nie miałem tu już chyba żadnych pobocznych celów, których nie zrealizowałem. Możemy lecieć, trzeba tylko wklepać dane. Aha, deplanetyzator to jest, kurde, osobna lokacja. O, no właśnie, Novalis, tak coś czułem. Nieźle. To jest ta lokacja, na którą najechali z początku gry. Dobra, nie mam nic lepszego do roboty, deplanetyzator. Niby mam te wyścigi. Ale to może w następnym odcinku sobie pójdziemy na wyścigi, jak będzie wolna chwila oczywiście. Nie wiem czemu, akcja się mocno zagęszcza. Czy my się zbliżamy do finału? Jakiś tak powoli, nie wiem. Tak, oto co zrobimy, strażnicy. Wejdę pierwszy i spróbuję się dogadać z tym Drekiem. Może dojdziemy do ładu. Mano, a mano. Do ładu? Nic nie rozumiem, ser. Ser, on już wysadził w kosmos jakieś 5 planet. Za późno na rozmowy. Lecę tam. Kapitanie, nie! Uparcie w drodze! Trzeba... O! Debil, kurwa. No debil. Czy ten plan jest... durny? Chujowy. Ej, Quark na pewno wie, co robi. O Jezus, to my tutaj latamy. O panie. Dobra, robimy rozpierdol w takim razie. L1, R1. Aha, że uniki mi gra każe robić, co? No dobra. Jezus, jak ja chujowo strzelam tymi samolotami, to jest masakra. Dobra, nie jestem pewien, co my tutaj robimy. Rozwaliłem parę samolocików. Galaktyki wparowali na naszą imprezę. Bądź tak dobry i przywitaj ich ciepło. Kto to jest, kurna, Wiktor? Z przyjemnością, prezesie. A. To niszczyciel Wiktora von Iona. Strażnicy, atakujcie statek Wiktora. Quark! Mogę go rakietami dojebać? Czy on się podział? Ale za dupca ten ziomek, Jezus Maria. Przyjmuj się. Ha. Okej, okay, mamy kolejnego bossa w takim razie. O Jezus Maria, prowadzone pociski, halo! O! Kurwa, no tego to mi się nie udało uniknąć zdecydowanie. Nie wiem, no gonię ziomka na razie na pewno. Zrobiłem unik, czy to... O, to mi w miarę pomogło, o to już kurwa nie, Jezus Maria. Dobra, no gonię chuja, robię te uniki w ostatniej chwili, tak w miarę przynajmniej jak najbardziej staram się. Jej! Tam się toczy regularna wojna. Ło! Kurwa, no i oczywiście, że tego nie uniknąłem. Ja nie wiem, ja mam go gonić, czy nie mam go gonić? No będę w niego strzelał tak mniej więcej troszeczkę. Aha, ja mogę je niszczyć też. No, to jest jakiś pomysł. Dobra, rakiety w takim razie. Jeb, rakiety, kurwa, rakieta za rakietą. Co to jest? Co to jest? A! Lasery jakieś! Boże! Uwaga! Pomocy! Ła! Jak ja mam to przeżyć, kurwa? Nie, dobra, on już nie ma aż tak dużo życia. Mogę tego unikać też, ale nie w ten sposób, Jezus Maria! O! O, wow! Dobra, coś dostałem! A! God damn it! Kolejne pociski, kolejne lasery. Ja muszę głównie uważać na mój poziom życia. Ale już sporo go odzyskałem, więc luzik. Dobra, ziomek, masz moje rakiety, skurwybąku. Co mi się dzieje? Jakie, kurwa, pociski? Właśnie, straciłem kontrolę, nic nie mogę robić. Jezus Maria. Ostrzelam tylko do tych pocisków, ale on mnie kontroluje. A! Fuck! Nie wyrabiam się ze strzelania do pocisków. Mogę ruszać tylko celownikiem w tej chwili, ale dobra, damy radę.
strzela pociskami lewo-prawo. Trochę chujowa taktyka, bo... Cóż, łatwo mi przewidzieć, co gościu zrobi. Puść mnie! O, idealnie. A! Rakietony, rakietony, rakietony! Pięknie. Potrzebuję troszeczkę więcej amunicji. O nie, Jezus, znowu te lasery pieprzone. No domyślam się, że nadlatują pociski. Przydałoby mi się rozwalić jakieś takie... O! Co, kabliat! Dobra, robię jakieś tam uniki, ale kolejne pociski niestety lecą. Potrzebuję amunicji, musimy rozwalić troszeczkę jakichś takich małych pausztajnów. Tylko gdzie ja znajdę te małe pausztajny? Muszę troszeczkę sobie odlecieć od nich. Statek naprawiony. Jezus Maria, o, statek naprawiony, fajnie. Mam też jedną rakietę, ale... A! Więcej by mi się przydało tych rakiet Tesla wybuchowych. Masz rakietę, gnoju! I go nie ma, o, yeah! Pięknie. Unik? Dobra, nie udało się, ale nieważne. Zabiłem go. Boże jedyny, zabiłem, zniszczyłem, nieważne. No ale no, pff, takim pizdo stateczkiem taki niszczyciel załatwić, to tylko raczyć. I klam! Ten skurwol jest jakimś robotem wielkim, ujej. Wygląda nieprzyjemnie. To był mój najlepszy niszczyciel. Zapłacisz za to, lombaczne. Co on odpierdala? Jezu, on na nasz statek poleciał. Tat gnidolec. Ciu. Ich zapora ogniowa jest zbyt silna. Zdejmą was, wycofajcie się. A, nie ma klanka, to tylko my go zniszczyliśmy. Ten jaki bohaterski. Ty, wystrzelił się. I go w ogóle tym nie trafiają. I my dolecimy tam, Jezus Maria. Co to było? Tego nie wiem, ale zbadam to. O, tutaj frajer, kurde, przyszedł nasz statek napierdalać. To pewnie stabilizatory. No nie, nie nazwałbym tego gościa stabilizatorem. Raczej destabilizator. O, jaki dzielny mały klank. O, świetnie. Ojej. Ojej. Ojej, indeed. Czy my będziemy z tym gościem walczyć jako klank? O kurwa, nie, będziemy uciekać. Czy to nie jest ten sam, który mnie gonił poprzednio? Jezus Maria. Ja pierdzielę, rozpierdol tutaj robi. A! Dobra, widzę, że mamy mocną powtórkę z tego, co się działo już poprzednio. Czyli na początku gry. Dobra, on jakiś rozpierdol robi, ale nie muszę się przejmować tym, co on tam wystrzelił. A nie, dobra, ogień jebaniec robi. O Bożeż jedyny. A! Podejrzane jest to, że on jest taki powolny, szczerze mówiąc. Ja jako taki mały robocik klank daję radę normalnie przed nim uciec. Nie wiem, o czym oni gadają. Wy sobie przeczytajcie, o czym gadają. Się skupiam na tym, żeby uciekać. I żeby mnie niczym nie trafił, bo troszeczkę ma w swoim arsenale. Aczkolwiek większość tych rzeczy jest łatwo uniknąć. No co on ma? Laser? A gdzie to środka? Tam, dobra, spoko. YOLO, bye bye! Ha. Jestem w sekcji inżynieryjnej. Okej. Żeby przywrócić zasilanie, musisz włączyć dwa zapasowe generatory. Mm-hmm. Tyle, że te generatory potrzebują dodatkowej energii, żeby zaskoczyć. Zajmiesz się tym? Potrzebuję mostu. Gdzie ja dam radę przejść? Tutaj dam radę przejść. Okidoki, no halo! Dobra, bo gościu mi tu wali w drzwi. Może lepiej się pośpieszę, chociaż trochę. Zbierajmy to i owo. Życia w sumie chyba nie potrzebuję, mam pełne. Los Suagos. Tego nie kliknę, bo nie ma zasilania. No właśnie. Dobra, myślę, że będę potrzebował tamtego ziomka na przykład, więc sobie już tutaj walnimy most, co najwyżej wrócimy i ten most wyłączymy. Tam dam radę wskoczyć na górę, jeżeli zrobię sobie z niego jump pada. Okej. Co my tutaj mamy? Poza oczywistością, czyli skrzynkami i śrubami, masą śrub. Tutaj mogę sobie przytaszczyć jakiś normalnie energetycznego skurwibąka. Nie wiem, czy to w tej chwili był najlepszy pomysł, żeby tego gościa w most transformować, bo w sumie niewiele mi to teraz daje. Ale skądś bym musiał, kurde... Tutaj są dwa generatory, tam żadnego... A nie, tutaj jest jeden ziomek. Dobra, okej. Co tam się dzieje? On się tu dobrać próbuje. Panie, mam nadzieję, że nie mam tutaj żadnego ograniczonego czasu. Nienawidzę tego gówna, kiedy gra mi ogranicza czas, albo kiedy muszę gdzieś uciec, albo dokądś dojść w ograniczonym czasie. To jest po prostu najgorsze. Dobra, mamy zasilanie. Mamy? No mamy. Ale do czego to zasilanie? Do tego przycisku? No do tych drzwi. Moc 70%. A. To jak ja mam do jasnego wafla niby pozbierać te wszystkie robociki?
Muszę chyba tutaj mosty jakoś sprytnie porobić, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba tak mi się wydaje, że muszę te jakoś mosty sprytnie porobić. Dobra, zróbmy most tutaj zatem. Spoko. Muszę jakoś tam tego robocika zgarnąć. Dobra, to zrobimy tak w takim razie. Będziemy się cofali, zabierając za sobą mosty i to powinno, myślę, podziałać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tego transformujmy, dajmy go tutaj. Teraz tak, zabierzemy tego jebańca. Nie będę go nigdzie rzucał na razie. Weźmiemy tego gnoja. Jeśli ustawię mosty w odpowiednich miejscach, to będę mógł zebrać gadżetoboty w jednym miejscu. No będziesz mógł, tak, to prawda. Okej. A czy ja jednego nie muszę wrzucić tam? Nie, tam są jakby inne drzwi. Nie wiem w sumie, gdzie ja mam teraz iść. Moc się da... Aha, dobra, tu jest trzeci generator z prawej. Okej. Dobra. Mosty poprawnie porozstawiane, to teraz bierzemy tego kolegę. Wrzucimy go normalnie gdzieś tutaj. Fajniej, mamy tego. Dobra, i zaczynamy w takim razie dostarczanie energii. Hadongu 1, nie transformuj mi się tutaj, bo ja się będę zajmował twoimi transformacjami. O Jezus, nie, nie tak. Teraz jest pięknie, idealnie, naciskamy i idziemy dalej. Albo coś się teraz przełączy. Okej. Dobra, mamy pełną moc. Okej, then. Ja znowu muszę jakoś tak tam muszę dwa doprowadzić, co? Nie, to nie będę musiał takich jaj robić chyba tym razem, tak mi się wydaje. Bo weźmiemy tego Pausztajna, zabierzemy go tutaj, zrobimy sobie z niego podskocznię, która się będzie znajdowała tutaj. Okej, wrócimy po kolejnego, który się tam jeszcze grzeje. O, normalnie tyle myślenia, że aż się kurwa płucę. He! Jesus. Dobra. I teraz luzik, bo teraz sobie wskoczymy z tym kolegą. Damy go tutaj. Tutaj też są chyba tylko dwa generatory, tak? Tak. Nie. Teraz ja tam nie wejdę bez nie wrzucenia go. Ja pierdolę, nie, ja muszę to jeszcze raz tak samo zrobić. O Bożeż, bo potrzebuję tutaj trzech botów. Dwóch na górę i jeden do podskoczenia. Ja jebie, o panie. Dobra. No to once again w takim razie. Teraz weźmiemy tego bota, stworzymy tam trzeci most. O! Tyle roboty. Zamknij! Patrzcie, Jezus, gdzie on był? Tutaj, je! Przynajmniej nie muszę łazić. Dobra, zrób normalnie mosta, ziomek. I po kolei tak samo co poprzednio. O Boże, żeście sobie wymyślili zagadkę zajebistą. No, normalnie sram z przejęcia, jak to robię. Dobra, tego już ustawimy tutaj niczym podskocznie. Wracamy się tutaj. Szkoda, że nie da się podlecieć w żaden sposób tym klankiem. Ale to już mówiłem. Dobra, dajmy tego bombla gdzieś tutaj losowo. Bierzemy tego, wskakujemy na górę i odpalamy generatory. Teges! Teges! No halo! Chodź tu. Teges! Tutaj. Okej, okay, finally! Jesus! Dobra, przywróciliśmy zasilanie. Co teraz? Nie jestem pewien. Jej, co to nam da? Dobra robota! Co, że wystartujemy? Aha, czyli my naprawiamy statek teraz, kiedy ten gość już szaleje. Kolejna ucieczka teraz będzie, jak nic. Zdecydowanie, to już może zacznę zdupcać. Jezus Mare, ten gościu same kurwa problemy. Tam znajdują się pompy. Biegnij, biegnij, nie zatrzymuj się. Biegnij, biegnij, nie zatrzymuj się. Ratchet bocie ten gość w kosmos wyjebie. Hej! Dobra, znowu będzie ogień. Gdzie te ognie? Ło, przypalił mi dupsko, zapomniałem o tym. Skupiłem się bardziej na ogniu niż na czymkolwiek innym. Teraz hop! Ajejej! Ojeja! Co teraz, na ziemię będziesz celował czy strzelisz? O, na ziemię celuję, no. Typiczne. Dobra, przedmioty, przedmioty, Boże. No, dobra, nieważne, nie, może normalnie przestanę w tej chwili komentować, bo nie myślę, jak tak uciekam, za bardzo się skupiam na tym, żeby nie zginąć. I z powrotem. Muszę przyznać, że gościu ma bardzo ograniczony zestaw ruchów, jak na takiego złego skurwola, generała, admirała, pana robota. O Boże, kolejne zagadki. Dotarłem do sterowni. Ale to, moi drodzy, bomby. Konsola pewnie jest w pobliżu. To, moi drodzy, zrobimy w następnym odcinku. A ty pomóż strażnikom.
Tak więc, jeżeli wam się odcinek podobał, o, jeszcze sobie otworzymy to. Jeżeli się wam odcinek podobał, to wiecie co robić, pamiętajcie, łapka w górę zawsze pomaga. I ja się cieszę, kiedy tą łapkę dostaję i w ogóle jest wtedy fajnie i kupuję sobie lody i jem je sobie w domu. Za każdą łapkę jeden lód zjedzony, niezrobiony. No sporo tych lodów by było. Trzymajcie się, pa!